Radio Wnet, www.wnet.fm. To był zespół Bee Gees. Jest godzina 9:50. Sześć osób już wpłaciło na wspieram.to / Radio Wnet. 125 zł uzbieraliśmy. 30 dni do końca naszej zbiórki. Zachęcam Państwa. Dziś są 9 urodziny i obserwujemy jak zwykle w poranku to, co dzieje się na świecie. Przy telefonie Jacek Bartosiak, specjalista od geopolityki. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Szczyt parlamentarny państw NATO w Warszawie rozpoczyna się jutro. Panowie będą, panowie i panie posłanki będą mieli sobie dużo do powiedzenia, bo dzieje się coraz więcej w światowej polityce. Dzieje się coraz więcej, to prawda. I w różnych miejscach. Zacznijmy od prostej sprawy. Szczyt Korea Północna, Stany Zjednoczone, Trump z tego szczytu rezygnuje. I co dalej? No, tu się pojawia znak zapytania. Dlatego rzeczywiście na tym szczycie wyraźnie wygranym byłby dyktator północno-koreański. Tak by pozycjonował sobie tę sytuację, że właściwie Trump nie mógł wygrać, a jednocześnie nie ustalono najwyraźniej agendy spotkania, w związku z tym Trump nie byłby pewien, czy wyjedzie z wygraną, a tymczasem reżim północno-koreański uzyskałby legitymizację, że rozmawia z supermocarstwem jeden na jeden, ustala reguły gry, negocjuje, na dodatek brak dostępu sojuszników amerykańskich na Pacyfiku do tych rozmów spowodowałby niepewność u Koreańczyków z południa oraz Japończyków, czy czasem przedmiotem negocjacji nie jest to, że Korea Północna owszem nie może mieć broni sięgających terytorium Stanów Zjednoczonych, ale może będzie zgoda na broń sięgającą Japonii i Korei Południowej, co spowodowałoby rozdziew interesów tych państw. Na dodatek wygląda na to, że Amerykanie troszeczkę jak gdyby mają zbyt dużo punktów zapalnych, mają kwestie negocjacji handlowych z Chinami, mają kwestie Półwyspu Koreańskiego, mają kwestie Iranu i mają kwestie Rosji. I jeszcze tak naprawdę sporo z Europejczykami o stosunek do Iranu i w ogóle o system światowy, o zasady handlu globalnego. No jest co robić, myślę, w Białym Domu. To prawda, prezydent Trump na pewno się nie nudzi, ale jak ten mechanizm wypozycjonowania sobie pozycji w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi wyglądał? Dlaczego pan powiedział, że to tylko Korea Północna mogła mieć z tego tytułu korzyści? No dlatego, że do tej nic nie obiecała, nic się nie zrezygnowała z broni jądrowej, nie zrezygnowała ze swojego statusu, a już się z nią spotykają Stany Zjednoczone. Co jest no, samo w sobie dużą zmianą w porównaniu na przykład do Kaddafiego, który oddał swoją broń jądrową, a później umarł w rowie, zabity przez rebeliantów. Czasami trzeba rebeliantów, tak ładnie pan nazwał tych, którzy zamordowali Kaddafiego. Czasami trzeba wiedzieć, z kim się negocjuje. Ja widzę artykuł w Gazecie Polskiej Codziennej, Chiny i USA bez porozumienia, że rozmowy handlowe i nie tylko handlowe Stanów Zjednoczonych i Chin też zakończyły się fiaskiem. Obserwował pan te rozmowy, czego one dotyczyły i jakie będą konsekwencje tego fiaska? Tak, obserwowałem bardzo szczegółowo. Dotyczyły kilku kwestii, z których najbardziej rozgłaśnianą była kwestia bilansu handlowego, wymiany, ale ta kwestia była najmniej ważna moim zdaniem. Oczywiście jest ogromny bilans, dysproporcja między importem i eksportem i Chińczycy po prostu się bogacą na Stanach Zjednoczonych. Drugą kwestią, ale to nie jest najważniejsza rzecz, drugą, chociaż jest tak podnoszona bardzo w prasie. Druga rzecz to jest oczywiście kwestia własności intelektualnych i tego napięcia, że twierdzenia, że Chińczycy kopiują. I to boli Amerykanów, dlatego że jeżeli ktoś zbudował swoją potęgę patentową, to nie chce, żeby ktoś to kopiował, a z drugiej strony ten, który kopiuje, też chce się rozwijać, tak? I nie chce mieć zawsze słabszej pozycji ekonomicznej. No i to jest odwieczne napięcie, od kiedy świat istnieje. To samo zresztą było pod koniec XIX wieku między Europejczykami, Amerykanami i tak dalej. Po prostu zawsze tak jest.
No a trzeci, to najważniejszy jest, najważniejsza rzecz, która była przedmiotem negocjacji, o tym się bardzo mało mówi, to jest to, że Chińczycy odpalają bardzo niedługo, a właściwie już zaczynają wielki program modernizacji, w ogóle przeskoku technologicznego, sztucznej inteligencji i nowych systemów w ogóle przemysłowych i komunikacyjnych i wkładają w to ogromne państwowe pieniądze, co najmniej kilkaset miliardów. Nikogo na to nie stać innego na świecie. Po prostu też struktura inwestycyjno-kapitałowa w Chinach jest taka, że państwo może takimi pieniędzmi zarządzać i ukierunkowywać się na jakiś odcinek. No, Amerykanie nie są w stanie też tego robić i żądają, żeby Chińczycy z tego zrezygnowali, bo nie chcą zostać jak gdyby w starym rozwoju technologicznym. A Amerykanie zazwyczaj to finansują z prywatnych pieniędzy. Takie przeskoki technologiczne. Jest inna struktura kapitału, tak? Jest prywatny zasadniczo kapitał w Stanach. No i oczywiście to jest mnóstwo szczegółów, trzeba byłoby kilka godzin o tym porozmawiać, ale jest to bardzo ważne. To jest bardzo ważne i Amerykanie chcą, żeby Chińczycy zrezygnowali z tego planu. A Chińczycy pewno zrezygnować z tego planu nie mają zamiaru, no bo jeżeli w wyścigu technologicznym numer jeden będą Chiny, to wtedy już będą numer jeden na całym świecie. Tak, dlatego że walka, tak naprawdę walka, którą obserwujemy, między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, z tymi tam bocznymi aktorami, jak Północna Korea, ale to jest jak gdyby jedna scena i Północna Korea de facto jest no, kontrolowana przez Chiny. Przynajmniej w dużej mierze, podobnie, nie wiem, jak PRL był kontrolowany przez Związek Sowiecki. To w tej dużej grze stawka toczy się o najwyższą pulę. Najwyższą pulą jest to, który obszar jest obszarem rdzeniowym systemu gospodarczego świata, czyli skąd się rozchodzą fale innowacyjne, skąd się rozchodzą normy ustalania reguł gry świata handlowego, i Chińczycy podjęli decyzję o tym, że chcą powalczyć, żeby stać się centrum systemu światowego. A to jest tak duża gra, że po pierwsze Amerykanie są bezapelacyjnie w centrum tego systemu od 1991 roku, również moim zdaniem bezapelacyjnie od II wojny światowej, a świat zachodu. Morski świat zachodu, państw, kolejnych państw brzegowych Europy, później z Wielką Brytanią, a później z Stanami Zjednoczonymi, to Europejczycy i świat zachodu jest centrum systemu wymiany towarowej i jest rdzeniem, tak? Tam są giełdy, tam się ustala normy, tam się ustala patenty i tak jest od 500 lat, od kiedy Kolumb i Vasco da Gama, jeden w jedną stronę, drugi bardziej na południe, popłynęli i opanowali linie, morskie linie komunikacyjne. I Chińczycy chcą to zmienić. Po prostu. No więc. Niekiedy w takich skróconych podręcznikach historii jakąś epokę można opisać w jednym rozdziale, jakieś 500 lat można opisać w jednym rozdziale, jak czytamy historię, takie szkolne opracowanie historii Rzymu, to możemy właśnie prześledzić 500 lat w ciągu 25 minut i być może tak będzie ta epoka kiedyś w podręcznikach opisana, tak jako upadek cywilizacji zachodniej. Argument, który pozostał w dłoniach Donalda Trumpa, jest jaki? Najsilniejszy, jaki można mieć Siły. argument, jest cały czas w rękach Donalda Trumpa. I nie chodzi tutaj o broń nuklearną, nie chodzi tu o wojska lądowe czy samoloty. Chodzi o to, że Amerykanie są i jeszcze bardzo długo będą hegemonem Oceanu Światowego. To oznacza, że kontrolują darmową autostradę handlu światowego i kto na niej pływa. Tego nie czujemy na co dzień, bo wszyscy udajemy, że ona jest wolna. I tak zwana wolność nawigacji i żeglowania. Ale hegemonem ustalającym reguły gry są Amerykanie i marynarka wojenna USA. Po prostu. Czyli I 90% handlu światowego i towarów jest tędy właśnie dostarczana. Kto reguluje kluczowe punkty, może ustanawiać reguły handlu światowego i Amerykanie to robią. Bo, panie redaktorze, no, czy Amerykanie, gdyby nie byli hegemonem Oceanu Światowego, mogliby nałożyć sankcje na Iran? No, kto by tego posłuchał? Kto by. No i co, nakładają i co? Ale wszyscy się muszą z nimi liczyć, dlatego że mogą zablokować dostawy morskie do Iranu i koniec. I Europejczycy się muszą liczyć, i Chińczycy. Na tym polega prawdziwy lewar, prawdziwa siła twarda, i Amerykanie ją mają. I dlatego od 500 lat hegemon Oceanu Światowego jest najsilniejszym hegemonem światowym.
i kolejne wojny światowe zresztą były tak naprawdę próbą przełamania hegemonii Oceanu Światowego przez Anglosasów. I wyraźnie Trump od stycznia 2018 roku mówi, tylko nie tymi słowy oczywiście, ja jestem hegemonem Oceanu Światowego, jestem w stanie złamać wszystkie reguły ustalone, a wy na nowo musicie się zgodzić, żeby je ze mną ustawić. Dlatego wycofuje się z wszystkich porozumień i mówi, że dwustronnie będziemy ustalać teraz na nowo, bo tamto porozumienie, tamten układ przestał służyć Stanom Zjednoczonym. I rzeczywiście o sprawach globalnych można rozmawiać godzinami. Mam nadzieję, że to się nam kiedyś zdarzy. Oczywiście. A czy bardzo będzie przyjemnie. A jutro pan może być na jarmarku urodzinowym, jarmarku wnet? Może być bardzo ciężko, ale oczywiście postaram się, skoro tak ładnie pan mnie zaprasza, panie redaktorze. I nie tylko ładnie, ale serdecznie. I nie tylko pana, ale również wszystkich słuchaczy Poranka Wnet, wszystkich sympatyków, miłośników Radia Wnet zapraszam jutro na urodzinowy jarmark Wnet od godziny 8 do godziny 15. Jesteśmy, zapraszamy serdecznie. Proszę przyjść, przyjść, przyjść. To jest, bądźmy razem, tak? Tak, panie Jacku? Bądźmy razem, oczywiście. Jacek Bartosiak był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 10:00. Powoli czas kończyć urodzinowy poranek. Przypominam państwu, że rozpoczęliśmy akcję wspieram.to/radio-wnet. Podaruj nam miesiąc 221 zł, 8 wpłat w ciągu tego poranka. Zachęcam państwa do tego, żeby wspierać Radio Wnet. Wspólnie pojedziemy nie na wakacje, tylko my pojedziemy opowiadać państwu, jak wygląda Polska. Już zaczniemy to robić, jak wygląda teraz Polska. Zadamy te pytania, które należy zadać, pytania dotyczące oceny dobrej zmiany. Zobaczymy, co powstaje, jak wygląda, jaka jest energia, czy jesteśmy optymistami, czy pesymistami. I o wielu innych sprawach będziemy państwu w porankach opowiadać. I w czerwcu, i w lipcu, i w sierpniu, a potem mam nadzieję, że konkurs koncesyjny będzie szybko ogłoszony w najbliższych dniach przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, a może tygodniach, ale w każdym razie jeszcze wtedy, kiedy będzie na zewnątrz ciepło, w konkursie oczywiście Radio Wnet weźmie udział. Jesteśmy do tego konkursu gotowi. A potem rozstrzygnięcie konkursu, a potem niech się dzieje, niech powstanie to radio, o którym marzymy. 10:02. Jaśmina Nowak była wydawcą poranka urodzinowego, a Karol Smyk go zrealizował. Do zobaczenia jutro przy ulicy Emilii Plater 29. Wszystkiego najlepszego. Radio Wnet, www.wnet.fm.